Czy masz świadomość? Zagłada dinozaurów to drobiazg w porównaniu ze zmianami, które dzisiaj fundujemy w biosferze Ziemi. Mark Williams, profesor geologii. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest profesor Piotr Skubała, profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Profesorze, jaka jest najważniejsza wiadomość w historii ludzkości? Tak, to pytanie często zadaję, gdy spotykam się z osobami młodszymi czy dorosłymi w trakcie wykładów, warsztatów, bo bardzo mnie interesuje, czy my mamy świadomość, co w tej chwili dzieje się na naszej planecie, co dla mnie jest oczywistym, że jest najważniejszą wiadomością w historii ludzkości. Ta wiadomość, podkreślam, ona powinna być na pierwszych stronach gazet. Oni powinni dyskutować się w parlamencie, oni powinniśmy rozmawiać w szkole, na uniwersytetach, nawet w codziennych rozmowach. I wtedy no, oczekuję od słuchaczy, czy wiedzą. No, zdarza się, że niektóre osoby wskazują na to, co jest najważniejszą wiadomością. A mam tutaj na myśli szóste wielkie wymieranie. Po prostu życie na naszej planecie wymiera. Gdy to jakby uświadamiam, no staram się przekonać i wierzę w to, że osoby rozumieją, że no nie ma rzeczy najważniejszych. Życie na tej planecie umiera, umierają kolejne gatunki, co zagraża oczywiście naszemu gatunkowi. My niestety zajmujemy się dziesiątkami błahostek w życiu politycznym, w naszym codziennym. Jesteśmy oczywiście zatroskani różnymi rzeczami, ale wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę na to i zastanowić się i podjąć działania. No bo cóż z tych naszych różnych przyjemności, zadań, zabaw, kiedy po prostu nasza planeta umiera. A co to znaczy, że jest szóste wymieranie? A było pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte? Tak, tak. No oczywiście były wcześniej wymierania. Te wszyscy doskonale znamy, kiedy wymarły dinozaury. To jest nam doskonale znane. Tylko pamiętajmy, że te wcześniejsze wymierania miały swoje przyczyny naturalne. Dinozaury same nie przyczyniły się do swojego wymarcia, natomiast w chwili obecnej to wymieranie nie ma przyczyn naturalnych, bo sytuacja na naszej planecie w Układzie Słonecznym jest bezpieczna, nic złego się nie dzieje, no tylko nasz gatunek powoduje to wymieranie, które naukowcy określają, używają bardzo dramatycznych terminów, opisując to, co w tej chwili dzieje się na planecie. Takim jednym z terminów jest biologiczna anihilacja. No, dokonuje się unicestwienie życia na naszej planecie za naszą sprawą. To wymieranie obecne jest no, nieporównywalne do tego, co wcześniej się działo. Tak jak mówiłem, no, przyczyna jest nasz gatunek. I druga rzecz, że to wymieranie, jego tempo, jego skala no jest nieporównywalna z tym, co wcześniej się rozgrywało. No właśnie, dobrze. To porozmawiajmy o czynnikach, które mogą mieć wpływ na to wymieranie, a oprócz, no, rozumiem, tego głównego czynnika, czyli człowieka. Dzisiaj tak sobie myślę, że o tych czynnikach, o których za chwilę będziemy rozmawiać, mało się właśnie rozmawia w debacie publicznej. Okazją do tego podcastu, nie ukrywam, jest 50. rocznica ukazania się raportu Granice Wzrostu. Dla tych, którzy nie kojarzą, w 1972 roku naukowcy z MIT ze Stanów Zjednoczonych opublikowali raport, który wywołał właściwie trzęsienie ziemi w debacie publicznej. My już wiele materiałów temu raportowi poświęciliśmy na łamach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiejsza rozmowa jest kolejnym.
I tutaj zacytuję profesora Denisa Meadowsa, jednego z liderów zespołu naukowców, który pracował nad tym raportem. Cytuję: problem stanowi rozwój planety o skończonych możliwościach. Podnieśliśmy liczebność populacji, konsumpcję spożywczą, zużycie energii oraz surowców do poziomu, którego nie sposób utrzymać. I drugi cytat: nawet gdybyśmy mogli uniknąć zmian klimatycznych, nie ma możliwości utrzymania 8 miliardów ludzi na poziomie zbliżonym do poziomu życia, którego się spodziewaliśmy. No właśnie, panie profesorze, czy może pan skomentować te słowa i w ogóle kwestię też rocznicy raportu Granice wzrostu? Tak, granice wzrostu. Myślę sobie, że przecież nie trzeba być nawet ekonomistą, filozofem, biologiem, naukowcem, aby zrozumieć, że ta planeta nasza ma ograniczone zasoby. Istnieją pewne jakieś progi bezpieczeństwa w korzystaniu z zasobów środowiska, z planety, z klimatu. No a my jakby ciągle funkcjonujemy, jakby był możliwy ciągły, nieustanny rozwój na planecie, która niestety ma ograniczone zasoby, ograniczoną ilość lasów, ryb, tlenu, dwutlenku węgla, minerałów i tak dalej. Kenneth Boulding, filozof, był doradcą Kennedy'ego, kiedyś powiedział: ktoś, kto myśli, że można się rozwijać w sposób nieograniczony na planecie o ograniczonych zasobach, jest albo szaleńcem, albo ekonomistą. No, taki system ekonomiczny sobie stworzyliśmy, taką wiarę złudną, iluzoryczną, że można bez końca się rozwijać. Doszliśmy niestety do momentu, tutaj wspominamy o granicach wzrostu, ale dzisiaj mamy inne koncepcje, które pokazują, że przekroczyliśmy już pewne bariery, pewne progi bezpieczeństwa, granice planetarne. No jedną z takich współczesnych koncepcji naukowych, niektórzy mówią, że to najważniejsze odkrycie naukowe ostatniej dekady, to jest ta koncepcja granic planetarnych. Autorem jest profesor Johan Rockström, profesor Will Steffen, oni to zaproponowali jako pierwsi, gdzie wybierają 9 systemów, które decydują o funkcjonowaniu życia na naszej planecie, no i starają się określić dla nich te progi bezpieczeństwa, których przekroczenie może uruchomić lawinę zdarzeń, które sprawią, że ten świat bezpieczny, który znamy, przestanie istnieć. Też często, kiedy o tym rozmawiam w trakcie wykładów, spotkań, zadaję pytanie, czy które jest granic planetarnych z tych prog bezpieczeństwa zostały przekroczone? No, ze smutkiem obserwuję, że bardzo wiele osób zdaje sobie sprawę, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna, że te granice planetarne prawdopodobnie są przekroczone. Według Johanna Rockströma, Willa Steffena, 4 z 9 granic planetarnych zostały przekroczone. W 1972, kiedy pisano ten raport Granice wzrostu, wtedy jeszcze jakby nie wiedzieliśmy, przewidywaliśmy, że to się może stać, ale to się już stało. Dzisiaj mamy naukowe, twarde dowody naukowe, że granice planetarne, granice wzrostu zostały przekroczone. W wielu punktach doszło już do bardzo niebezpiecznej sytuacji. A jakie zostały te 4 przekroczone? Czy może pan powiedzieć? Jakie jest 9 wszystkich? Tak, oczywiście. Warto powiedzieć. Ja często rozpoczynam to spotkanie od zapytania, co jest najważniejszą wiadomością w historii ludzkości, mówiąc, że mam na myśli wymieranie życia, bioróżnorodności, bo to granicą planetarną, która znajduje się w tak zwanej strefie czerwonej, czy jakby poza skalą już bardzo niebezpiecznej, przekroczenie z rzędu jest 10-krotne, to jest właśnie utrata bioróżnorodności tej koncepcji granic planetarnych. My zabijamy, niszczymy życie, wycinamy lasy,
zabijamy zwierzęta, ryby, cokolwiek żyje, to zabijamy. Jesteśmy bardzo skuteczni w tym zabijaniu. Drugą granicą planetarną jest obieg azotu i fosforu, który wiąże się z rolnictwem, czyli sposobem, w jaki produkujemy żywność. Ilość azotu, fosforu w obiegu jest niebezpieczna. Tam według autorów tej koncepcji to przekroczenie jest 3,5-krotne. Też jest to strefa tak zwana wysokiego ryzyka czerwona. Dwie kolejne granice planetarne też przekroczone, ale w tak zwanej strefie żółtej. To są zmiany klimatu. I czwarta granica planetarna to jest zmiana użytkowania gruntów, czyli deforestacja, czyli wycinka lasów. Ale sytuacja jest bardzo dynamiczna. W ubiegłym roku ukazał się artykuł innych autorów, którzy dokumentują i uważają, że już piąta granica planetarna też została przekroczona. To włoscy autorzy byli autorami tego artykułu i oni dokumentują i tą granicą planetarną jest ilość substancji chemicznych w środowisku. Byśmy stworzyli już około 350 różnych związków chemicznych, których nie było na tej planecie, które są wytworem naszej pomysłowości. I tutaj autorzy uważają, że tutaj granica planetarna też została już przekroczona. Także no możemy mówić, że nawet 5 granic planetarnych zostały przekroczone. No można powiedzieć, że te czerwone alarmowe lampki się palą. Zresztą naukowcy... A jakie są jeszcze te 4, które zostały? Tak, te w strefie zielonej, bezpiecznej, to jest ilość wody pitnej, to jest ilość wody pitnej. Och, teraz mi... No dobrze, dobrze. To jakby może się panu jeszcze przypomni. Okej, a czy jeszcze tutaj ma pan jakiś komentarz do tych słów Meadowsa? Odnośnie granic planetarnych, no bardzo taką popularną metodą określającą wpływ nasz na środowisko jest no też często krytykowany ten ślad ekologiczny, ale warto go tutaj wspomnieć, ponieważ on też pokazuje tą skalę przekroczenia, bo dzisiaj ślad ekologiczny wynosi 160% mocy produkcyjnych naszej planety. 60% więcej zasobów tej planety wykorzystujemy każdego roku niż się odtwarza. Tu widzimy, jaka jest skala tego przekroczenia. 60% więcej zasobów. I gdy obserwujemy, jak ten ślad ekologiczny zmieniał się w ciągu ostatnich dekad, to też widzimy, jak szybko my niszczymy tę planetę. Ja zwykle przywołuję ten przykład, kiedy rozmawiam z ludźmi młodymi w szkole, w wieku licealnym. No to wspominam, że gdy ja chodziłem do szkoły średniej, to ślad ekologiczny ludzkości wynosił 60%. Myśmy wykorzystywali 60% zasobów planety, zasoby się odtwarzały, sytuacja była bezpieczna. Dzisiaj wykorzystujemy 160% zasobów planety. No myślę, że każdy rozumny człowiek no przyzna, że przekroczenie tej bariery 100% jest czymś nierozsądnym, głupim, bo gdy się zastanowimy, to zdamy sobie sprawę, że taka sytuacja no, skończy się bardzo źle. Przekroczenie tego progu bezpieczeństwa, tej granicy no jest nierozumne i doprowadzi nas do tragedii. No właśnie, tutaj z kolei kolejne pytanie wiąże się, prośba o komentarz, ze słowami Jamesa Lovelocka, autora książki Gaja, nowe spojrzenie na życie na Ziemi. Cytuję, ludzie na Ziemi zachowują się pod pewnymi względami jak organizmy patogeniczne, jak komórki raka, nowotworu. Wraz ze wzrostem naszej liczebności zaczęliśmy tak bardzo przeszkadzać naturze, że nasza obecność stała się zauważalnym zakłóceniem.
Gatunek ludzki jest obecnie tak liczny, że stanowi poważną planetarną chorobę. Gaja cierpi na prima temaję rozsianą, zarazę ludzką. Proszę o komentarz do tych słów z kolei. Tak, no pytanie, czy ja, czy pan redaktor, czy państwo też czujecie się takim bakcylem, wirusem, który niszczy życie na planecie? Ja powiem, że no, częściowo tak. Ja oczywiście mam świadomość, że jestem homo sapiens, który przyczynia się do niszczenia życia na Ziemi, ale mam pełną świadomość tego, co się dzieje, jaki jest mój udział i staram się to zmienić. Staram się uleczyć tą sytuację, staram się wykonać tyle, ile jestem w stanie kroków, które by ratowały tą planetę, bo nie chcę myśleć o sobie jako o wirusie, o niszczycielu życia na Ziemi. I myślę, że bardzo wiele osób, coraz więcej osób ma tego świadomość, że my możemy stworzyć inną cywilizację, która nie będzie niszczyła życia na Ziemi, ale będzie je pielęgnowała. Wierzę, że jest to możliwe. Oczywiście takich osób świadomych, które zachowują się jak z wielką troską, odpowiedzialnością, no jest na razie garstka, jest zdecydowanie za mało. Natomiast jest to możliwe. No mamy świadomość, myślę, że pan redaktor, państwo, którzy słuchają, mamy tego świadomość i próbujemy temu przeciwdziałać. I ja sobie myślę, że jest możliwe życie naszego gatunku na tej planecie w pewnego rodzaju harmonii z przyrodą. Możemy żyć w sposób bezpieczny dla siebie i bezpieczny dla natury, dla innych gatunków. Ale myśli pan, że to jest możliwe, kiedy populacja ludzi na Ziemi będzie ciągle wzrastać? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Tak, oczywiście no, jest jakiś próg, ileś ta planeta jest w stanie wyżywić reprezentantów naszego gatunku, ale myślę, że te 8 miliardów, do których się zbliżamy, spokojnie jest to możliwe. Prawdopodobnie 10, 12, może i więcej miliardów ludzi może bezpiecznie, szczęśliwie żyć na tej planecie, ale oczywiście nie w taki sposób, jak sobie w tej chwili to wymyśliliśmy. Musimy żyć w sposób inny, umiarkowany, przyjazny dla tej planety, bo w taki sposób, jak w tej chwili wiele osób żyje, w taki sposób, jak funkcjonuje gospodarka światowa, w taki sposób, gdy obserwujemy tak ogromne rozwarstwienie, no, że jest garstka 1% ludzi, którzy zawłaszczają większość zasobów, no w taki sposób nie ma przyszłości dla nas. Ale... No właśnie, a tutaj dopytam, no bo powiedział pan a propos żywności i tego, że w pewnym momencie no, już nie będziemy, Ziemia nie będzie w stanie się nas wyżywić. No ale są też pomysły takie, że technologia nas tutaj uratuje, że będzie, nie wiem, sztuczne mięso, że załatwimy, technologia załatwi to swoimi rozwiązaniami w taki sposób, że nie będziemy się musieli martwić o głód i o żywność w takim, o żywność taką rozumianą tradycyjnie, którą rodzi Ziemia dzięki również dbałości o tą Ziemię, którą przejawia człowiek. Tak, znaczy ta wiara w technologię, że ona rozwiąże za nas wszelkie problemy, no jest bardzo niebezpieczna i jest po prostu głupia.
Oczywiście technologia może sprawić, ja też chcę, żebym energię, z której korzystam, była w sposób jak najbardziej bezpieczny dla środowiska pozyskiwana. Chcę, żeby żywność była w sposób przyjazny wytwarzana. Tylko pamiętajmy, że technologia nie zbawi, nie rozwiąże naszych problemów. To, czego my potrzebujemy, to my musimy przemyśleć nasze stosunki z przyrodą. Musimy w inny sposób ułożyć nasze relacje z innymi istotami, z przyrodą, z innymi istotami pozaludzkimi. I tego, czego my potrzebujemy przede wszystkim, bardziej niż technologii, to umiarkowania, powściągliwości. Musimy po prostu korzystać z zasobów tej planety w sposób umiarkowany. Technologia nam w tym może pomóc, ale ona nie rozwiąże naszych problemów, bo jeżeli skupimy się tylko na technologii, no to doskonale wiemy, jak to działa, kiedy uzyskujemy jakiś produkt ekologiczny, bezpieczny dla środowiska, no to części z niego korzystamy. No i efekt często bywa podobny albo jeszcze gorszy dla środowiska. Przede wszystkim potrzebujemy umiarkowania. Zmiany w podejściu do wartości, jakie są dla nas istotne. No to tutaj z kolei zacytuję już ostatni fragment, tym razem Johna Greya, filozofa politycznego, z książki Słomiane psy, myśli o ludziach i innych zwierzętach. Cytuję Greya: niszczenie świata przyrody to nie skutek globalnego kapitalizmu, uprzemysłowienia, zachodniej cywilizacji, ani jakiejś wady ludzkich instytucji. Jest to konsekwencja ewolucyjnego sukcesu pewnego wyjątkowo drapieżnego naczelnego ssaka. Przez całą historię i prehistorię ludzki postęp pokrywał się z ekologiczną ruiną. Proszę o komentarz do tych słów z kolei. Tak, no i są one prawdziwe i są bardzo smutne. Ja też pamiętam, kiedy czytałem artykuł, gdzie autorzy starali się określić, kiedy rozpoczęło się to niszczenie życia na naszej planecie. No niestety rozpoczęło się ono wiele tysięcy lat temu, odkąd się praktycznie człowiek pojawił na jakimś kontynencie, na jakiejś wyspie, to odbywało się wielkie wymieranie. Dokumentują to gatunki wymarłe megafauny, ptaków, ssaków. No i niestety jest to naukowo udowodnione, że człowiek tam, gdzie po raz pierwszy się pojawiał, z tym wiązało się wymieranie. I to oczywiście jest prawdą i to trwa, ale jednocześnie widzimy, że ta nasza świadomość wielu osób zmienia się. Ja czytam artykuły naukowe od wielu lat, które dokumentują stan życia na naszej planecie i one są naprawdę przerażające. I naukowcy używają naprawdę bardzo mocnych, dramatycznych słów i mógłbym powiedzieć, czy powinienem w zasadzie wpaść w ciężką depresję albo rzucić to wszystko i uciec gdzieś, ale nie robię tego. Mimo tego bagażu informacji naprawdę mrocznych, funkcjonuję, działam. Mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem szczęśliwym. Dlaczego? Dlatego, że obserwuję zmianę taką społeczną, zmianę w umysłach wielu ludzi, która daje mi nadzieję. I wierzę w to, bo czy może nas czekać kres tej cywilizacji naszej? No wszystko na to wskazuje, że tak, że doprowadzimy do upadku naszej cywilizacji, ale wierzę w to, że nasz gatunek przetrwa i zaczniemy, nie ja i być może nie pan, może nie państwo, którzy słuchają, tylko te osoby po nas będą tworzyły nową cywilizację. Tylko
cywilizację, która musi być oparta na zupełnie innych fundamentach, które teraz się tworzą w naszych umysłach, w naszych działaniach. Wierzę, że to jest możliwe, że no nie skończymy jako gatunek marnie, nie przekreślimy całkowicie wszystkich też osiągnięć cywilizacyjnych naszego gatunku. Natomiast jestem przekonany, że to, co przed nami w tej chwili, to etap, no można powiedzieć, takiego życia w świecie z Mad Maxa. Cierpienie, śmierć wielu setek, pewno milionów ludzi w perspektywie. Uważam, że niestety tak się stanie, ale po tej tragedii przyjdzie czas na budowanie cywilizacji, no, z nowym człowiekiem, można powiedzieć. A co Pana zdaniem my dzisiaj, ci, którzy dzisiaj żyjemy, jesteśmy świadomi tego ciągu dalszego, o którym Pan wspomniał, w którą stronę zmierzamy jako ludzkość. Co my, obywatele, możemy dziś zrobić, żeby no, na taką czy inną skalę powstrzymywać ludzi, którzy chcą zamienić nasz świat w świat Mad Maxa? No, powiem tak, każde nasze działanie ma głęboki sens. Każdy nasz krok wykonany w celu ratowania tej planety, pomoc jej, no ma głęboki sens, bo dzięki temu skala cierpienia ludzkiego, skala tego zniszczenia, do którego się przyczyniamy, będzie po prostu mniejsza. Mniej gatunków zginie, mniej osób będzie cierpiało, mniej osób umrze, zachoruje. Także nie zrażajmy się tym, co się dzieje, a za chwilę może no, naprawdę ten nasz świat nieciekawie wyglądać, ale się tym nie zrażajmy, bo pamiętajmy o tym, że walczymy w cudzysłowie o los wielu gatunków, wielu istnień ludzkich. Co my możemy zrobić? No na pewno dwie rzeczy. Zmiany indywidualne, o nich trzeba pamiętać i doskonalić swoje życie i sprawiać, żeby one były jak najbardziej fair wobec przyrody, wobec innych gatunków. To jest taka praca na całe życie. Całe życie możemy ulepszać swoje życie i sprawiać, żeby było bardziej przyjazne dla przyrody, dla innych istot. Tylko można powiedzieć, niewiele to pomoże w skali takiej globalnej, bo dzisiaj to, co jest konieczne, to są te zmiany systemowe, o których mówimy. I no, nie pozostaje nam nic innego, jak współdziałać, jak łączyć się w grupy, jak się organizować i wywierać presję na polityków, na decydentów, na ten wielki biznes. Musimy to robić. Ja ostatnio czytałem artykuł takich grupy wybitnych naukowców, którzy mówili, że ta sytuacja stała się już tak niebezpieczna, że naukowcy powinni okazywać nieposłuszeństwo obywatelskie. Piszą o tym naukowcy, także uważam, że no, przyszedł czas na... Musimy jakby wyjść z domu, musimy wyjść na ulicę, musimy się organizować, musimy tą presję stwarzać. To jest dzisiaj konieczne. A obywatelskie nieposłuszeństwo, czy oni mają coś na myśli? Rozumiem, że chodzi o łamanie prawa świadomie, ze świadomością konsekwencji poniesionych w wyniku tego działania, tak? No, trudno mi określić, czy tak, chociaż no pod tym słowem nieposłuszeństwo kryją się takie działania, ale na pewno mówienie o tym głośno i okazywanie swojej niezgody na to, co dzieje się w świecie. Dla mnie takim przykładem tego typu naukowca i działacza jest James Hansen, wybitny klimatolog, który jako pierwszy nagłośnił
zmiany klimatu i globalne ocieplenie, ale był osobą, która pojawiała się na wszelkich manifestacjach w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w Waszyngtonie i często była zakuwana w kajdanki. No być może taki czas nastąpił, że my, obywatele, ale też naukowcy, ja tu jako naukowiec mówię, powinniśmy głośno okazywać swoje niezadowolenie, swój sprzeciw wobec świata, jaki nam stworzono, w jakim nam przyszło żyć. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Ja też Państwa zachęcam do obywatelskiego nieposłuszeństwa w obronie Ziemi i nas i wszystkich innych gatunków. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Pan Piotr Skubała, profesor z Uniwersytetu Śląskiego. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Zapraszam w kolejny wtorek do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!